Siema! Obawiałem się, że tego filmiku nie będzie, ponieważ... Nie będzie żadnych pytań. Ale zadaliście, dlatego zapraszam do Q&A. Zaczniemy od pytań z YouTube'a. Pierwsze pytanie. Kto układał ci plan treningowy, czy robiłeś to sam i czy masz dietę? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jeśli chodzi o plan treningowy, ułożyłem go sam przy pomocy doświadczenia, jak i internetu. A jeśli chodzi o dietę, nie mam żadnej konkretnej, po prostu prowadzę zdrowy tryb odżywiania. Często wspomagam się internetem, z którego czerpię różne przepisy. Tutaj mogę wam polecić kanał na YouTubie Policzona Szama, za który dziękuję Wiciowi. Dobre jedzenie, bardzo zdrowe, a zarazem tanie. Na jakiej pozycji grasz? Dziesiątka, czyli środkowy pomocnik ofensywny. Jaki jest twój cel życiowy i jakie cele chcesz teraz spełnić w wieku juniora? Jeśli chodzi o mój cel życiowy, chciałbym zostać jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a to zapewniłoby mi godne życie. Cel, który chciałbym spełnić teraz w wieku juniora, jest taki, aby dostać się do pierwszej drużyny w moim mieście, w moim klubie, która gra w trzeciej lidze. Można powiedzieć, że cel został zrealizowany, zostałem przesunięty do pierwszej drużyny, gdzie miałem już pierwszy trening, więc teraz następny cel, czyli debiut w trzeciej lidze. Jakie masz zainteresowania oprócz piłki? Na pewno inne sporty, takie jak pływanie, jazda na rolkach, tenis i tak dalej. I na pewno gry na komputer czy konsolę. I można powiedzieć, że takim moim małym zainteresowaniem jest jeszcze gotowanie, ponieważ czasem coś ugotuję. Dobra, przechodzimy teraz do pytań z Instagrama. Klub lub kraj, w którym chciałbyś zagrać w przyszłości? Jest to zdecydowanie FC Barcelona. Czemu mówią na ciebie trójkąt? Właśnie nie pamiętam tego, chyba coś związanego z nosem, ale no właśnie, kurde... Nie wiem, no chyba coś związanego z nosem. W jakim wieku trafiłeś do Lecha? Dokładnie nie pamiętam, aczkolwiek myślę, że mogło to być 12-13 lat, kiedy zaczęła się moja przygoda z Lechem. Byku, nagrywaj częściej, XD. Miło to słyszeć, staram się, ale nie jest to łatwe. Jak wspominasz swoje początki przygody z piłką nożną? Zaczęło się od tego, że tata zabrał mnie na stadion, wybiegłem na murawę, zobaczyłem kilku kolegów z klasy i poczułem się bardziej swobodnie, ponieważ widziałem, że tak powiem, swoich. No i później to wiadomo, dziecięce granie, dużo radości i zabawy. O czym następny filmik? Jeszcze do końca nie wiem i nie chcę nic obiecywać, ale najprawdopodobniej będzie to coś z boiska. Wbijesz do Poznania? Na ten moment się nie wybieram. Podasz snapa? Mój Snapchat to bogus.19, aczkolwiek nie polecam mnie tam dodawać, ponieważ za dużo tam nie robię. Co zrobić, żeby nie zwariować podczas kontuzji? Już 3 miesiące przerwy, mam naderwane więzadła w kolanie. Przede wszystkim życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że w tej przerwie, wiadomo, pracować nad górną częścią ciała. No i żeby nie zwariować, robić coś, co się bardzo lubi, a co nie jest związanego ze sportem. Kto jest twoim idolem piłkarskim? Lionel Messi. Rodzaje ćwiczeń z ciężarem własnego ciała. Tutaj nie wiem, o co dokładnie chodziło, czy tu miałem teraz pokazać na filmiku, czy co. Ja ogólnie korzystam z internetu, wpisuję w YouTube'a na przykład, macie Kure Workout, AJ'a lub strona Anny Lewandowskiej, która również ma dużo ćwiczeń z ciężarem własnego ciała, które można wykonywać. A jeśli chcecie, żebym ja coś dał od siebie, jakiś filmik z tym związany, to dajcie mi znać. Czy nie czujesz takiej monotonii, wykonując codziennie 4 treningi? Dawidzie, nie czuję monotonii, ponieważ robię to, co kocham, a jak się robi to, co się kocha, to można praktycznie robić to w nieskończoność. Aczkolwiek staram się urozmaicać, żeby te 4 treningi były różne, czyli na przykład zamieniam jeden trening z boiska na przykład basen, na rolki, tak jak widzieliście, dlatego jest co robić. Pokażesz swoją całą kolekcję yerby? Oczywiście. Oto moja kolekcja, 2 takie naczynka, a jeśli chodzi o susz, możecie sobie zobaczyć w poprzednim filmiku, w którym mówiłem o yerba mate, ponieważ taki susz, który tam pokazywałem, obecnie używam. Jak sobie poradziłeś z tym, że Lech z ciebie zrezygnował? Czujesz jakiś niedosyt? Jak sobie poradziłem? Pierwsze dni, w których się dowiedziałem o tym, były, muszę przyznać, naprawdę trudne. Ten wieczór, w który dowiedziałem się od taty, co się tak naprawdę stało, o co chodzi i tak dalej, jaka w końcu zapadła decyzja, no to najprawdopodobniej była to chyba moja najgorsza noc w życiu, tak mi się wydaje, na ten moment. Wiadomo, ludzie przeżywają różne tragedie i tak dalej,
No ale wiadomo, każdy ma swoje priorytety. Nie spodziewałem się, że tak to wszystko się potoczy, a poradziłem sobie z tym tak, że po prostu przez 2-3 dni dochodziłem powoli do siebie. Później trochę zmieniałem myślenie, co ja z tym wszystkim zrobię. Zacząłem sobie układać to wszystko w głowie, ten plan i to wszystko, co ja teraz zacznę robić. Czy dalej będzie to piłka? Choć od początku wiedziałem, że na pewno w tym zostanę, bo za dużo już poświęciłem w tym wszystkim. I stwierdziłem, że no już teraz to już poświęcę się na prawdziwe 100%, ponieważ odczuwałem, że wcześniej to nie było 100%, można było dużo rzeczy zrobić lepiej, więcej, a tego nie robiłem, dlatego do tego teraz się zabrałem. I na pewno taka główna myśl, która chodziła mi po głowie, to było to, że wszyscy ci wielcy zawodnicy, nie tylko piłkarze, ale również inni sportowcy, ci najlepsi z najwyższej półki mieli właśnie takie ciężkie historie, które budowały ich charakter i dzięki temu stawali się najlepsi. Z którego rocznika jesteś? Żałujesz, że nie grasz już w Lechu? Rocznik 2001, mam 17 lat. Żałuję i nie żałuję. Są takie dwie strony tego wszystkiego. Z jednej strony żałuję, ponieważ zostawiłem tam wspomnienia, przyjaciół, piękne chwile, ale i też te trudniejsze, z którymi sobie w jakiś sposób zawsze radziłem. Ale z drugiej strony nie żałuję, ponieważ ta sytuacja umocniła mój charakter. Trochę się zmieniłem, trochę zmieniłem podejście do różnych rzeczy i myślę, że to też wyszło mi na plus. Bardzo dziękuję wam wszystkim za te pytania. Obawiałem się, że będzie tylko kilka pytań lub nie będzie ich wcale, a wtedy byłby problem. Ale na szczęście wszystko się udało, odpowiedziałem na pytania w pierwszym Q&A. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, siema! No myślę, że w pewien sposób żałuję, że tam nie mogę zostać, ponieważ zostawiłem też przyjaciół, kumpli, wiele też wspomnień.